Cześć, dzień dobry. Matthew Poel w imponującym stylu. Lotte Kopeki w sumie też w imponującym stylu, ale zupełnie innym. Wygrywają Paryż Roubaix. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentują dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Paryż Roubaix jest najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie nie tylko w kwietniu, nie tylko w sezonie klasyków, ale to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w wyczynowym kolarstwie w ogóle. To jest Wielka marka, jeżeli zapytacie casualowych widzów, takich, którzy kolarstwo oglądają od czasu do czasu, tacy, takich, którzy interesują się sportem, w ogóle spędzają trochę czasu przed telewizorem, po prostu, no to być może słyszeli o Paryżu, co jak na kolarstwo jest dosyć dużym osiągnięciem. No bo realnie rzecz ujmując, tych takich marek w kolarstwie wcale tak wiele nie ma. Oczywiście największą jest. Tour de France. Dla wielu widzów liczą się Igrzyska Olimpijskie. Mistrzostwo Świata tęczowa koszulka jest emblematycznym symbolem. W Polsce bardzo, bardzo, bardzo mocną marką jest oczywiście. Tour de Pologne. natomiast część casualowych widzów słyszała o Paryżu roubaix jako tym wariackim wyścigu, gdzie jadą po tym bruku i po tych kamieniach i po co oni to robią? Po co oni to robią? Bo taka jest tradycja, taka jest historia. Jest to wyjątkowe, jest to vintage. Kolarstwo ma wiele takich elementów odnoszenia się do tradycji ta tradycja jest bardzo, bardzo ważna. No i mamy taką sytuację, że faktycznie ta Zupełnie nie dzisiejsza, zupełnie absurdalna i trudna do, uz do uzasadnienia jazda po, po Bruku, jest yy, właśnie marką, jest wyznacznikiem, jest legendą. A kto wygrywa w takiej imprezie, przechodzi do historii kolarstwa i przechodzi do historii sportu. No i to zrobili w tym roku właśnie Matthew van der Poel i Lotte Kopeki. Jak to zrobili? Pewnie wiecie, pewnie widzieliście, no ale dla kronikarskiego obowiązku. Lotte Kopeki po finiszu z niewielkiej grupy na welodromie w Rubę, natomiast Vanderpool po. Absurdalnie długim, 60-kilometrowym ataku. Na solo to był najdłuższy atak, skuteczny atak dojeżdżający do mety od 30 lat. To jest wygrana w koszulce Mistrza Świata, która zdarza się rzadko. To jest dublet z Flandrią. To jest obrona tytułu. To jest wreszcie najwyższa średnia prędkość w historii. W związku z tym już... Tymi elementami Vanderpool spowodował. Poza tym, że Vanderpool już jest żywą legendą, już jest żywą historią kolarstwa. Znów powoduje, że będzie się o nim wspominać przy tych kolejnych, kolejnych relacjach z paryż jeśli oczywiście. Przeżyjemy, jeśli dotrwamy kryzysy klimatyczne, wojnę z Rosją i inne straszliwe rzeczy, które się dzieją, no i świat dalej będzie funkcjonował i wyczynowe kolarstwo dalej będzie funkcjonowało to za 10, 15, 20, 50 lat będziemy wspominali sezon 2024 i wyjątkową jazdę Maciej Vanderpool'a, wyjątkową jazdą. Drużyny Alpes Koning ponieważ ta właśnie drużyna również bezprecedensowo wygrała trzy pierwsze monumenty sezonu wygrała Mediola Sanremo za sprawą Jaspera Philipsena, wygrała Flandry i Paryż roubaix za sprawą Matthew Vanderpoola. Jasper Philipsen jest tutaj postacią istotną, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem obecność Jaspera Philipsena z grupy, z której atakował Matthew Vanderpool, no spowodowała, że pościg za Vanderpoolem nie był tak skuteczny, jak mógłby być. Z drugiej strony, obecność van w wyselekcjonowanej grupie po Poggio na Mediolan Sanremo spowodowała, że Philipsen mógł skutecznie fi finiszować na Via Roma. Zatem ta współpraca obu panów no, układa się naprawdę znakomicie. Tutaj warto przypomnieć również no, niesamowitą pracę, jaką Der Vanderpool wykonywał podczas to zeszłorocznego Tour de France na rzecz Jaspera Philipsena. Yy, Vanderpool wielokrotnie jest jego rozprowadzającym, a jest wybitną, wielką gwiazdą, a jednak yy, no, obaj panowie potrafili sobie wypracować model współpracy, który jest skuteczny który jest zabójczo skuteczny, bo trzeba powiedzieć jasno, że drużyna Alpes i Nikonik pojechała paryż rubę, podobnie jak Flandrię, podobnie jak Mediolan, Sanremo, perfekcyjnie, taktycznie. Eee, rozegrali to znakomicie, mieli tam, gdzie trzeba, przewagę liczebną lub byli równi swoim największym rywalom, ale siła ognia, jaką dysponowali, była gigantyczna. Szachowali swoich rywali, tak jak wspomniałem obecnością Filipsena w grupie, z której atakował na 60 km przed metą Wanderpool, jak i potem obecność Filipsena w grupie nazwijmy to pościgowej, ale no, ten pościg nie był zbyt udany. Bo trzyminutowa przewaga Vanderpula na mecie pokazuje, że to była absolutna dominacja, i ten pościg był jakby go prawie nie było. Bardzo ważna postawa również Wermersza, który no, nadał tempo, rozprowadził Vanderpoola do ataku. Wszystko zagrało absolutnie perfekcyjnie. Trudno tutaj, co więcej, trudno tutaj coś więcej opowiadać, trudno więcej coś komentować. Mogę jeszcze wspomnieć, że Vanderpool przyspieszał również w Arenbergu, tam po raz pierwszy raz sprawdził nogę. Przez wiatr, przez korzystny wiatr, wiatr wierzący w plecy, ale w plecy i z boku peleton się podzielił. W związku z tym ta szykana, słynna szykana, o której było tyle mówione i tyle było zamieszania przed Arenbergiem, tak naprawdę została przejechana w sposób bezpieczny. Aczkolwiek myślę, że tak naprawdę z jakiejś tam. Długoterminowej perspektywy, jeśli ta szykana e, przed Arenbergiem wejdzie na stały do programu, to ona może nawet poniekąd dawać większe szanse na atak. Bo oczywiście ta wielka prędkość, którą, na, w, w, z którą e, peleton napadał na Arenberg i wjeżdżał na dużej prędkości, był, e, no, była powodowała niebezpieczeństwo i powodowała, zwiększała szanse na kraksy. Z drugiej strony. W momencie, w którym po zakręcie grupa wjeżdża do Arenbergu, to daje szansę na łatwiejsze urwanie się. To znaczy, to nie jest kwestia tylko szczęścia i pecha i kontrolowania roweru, ale faktycznie można swoją mocą z tej mniejszej prędkości zaatakować mocniej, no i szybciej zdobyć większą przewagę. Więc kto wie, kto wie, może tak naprawdę dla selekcji w Arenbergu. I dla jakby szeroko pojętego widowiska, idea tej szykany przed trudnym, wymagającym no, nie tylko kontroli nad rowerem, ale mocy, aby przejechać tam odpowiednio szybko, kultowym segmentem, może to wcale nie jest tak głupi pomysł, jak wcześniej myślano, i może to wcale nie jest tak absurdalne, a spowoduje pewną zmianę w przebiegu wyścigu, kto wie. Ważne też jest to, że Vanderpool tak naprawdę nie zaatakował na, na żadnym z tych legendarnych, super trudnych odcinków. On wybrał sobie taki, który mu pasował, chociaż do, do koncepcji, chociaż ta koncepcja no troszkę szalona i trochę bezczelna, tak naprawdę, bo atak 60 km przed Metą w płaskim terenie, pamiętajmy, Paryż-Roubaix jest wyścigiem. O płaskim co do zasady nam tego przewyższenia nie zbiera się wiele, nie ma podjazdów, co najwyżej są jakieś drogi typu false flat. Mm, no to 60 km przed metą jechać solo z 30-osobowej grupy jest szaleństwem lub bezczelnością, w zależności od tego co o tym sądzicie. Natomiast Vanderpool powiedział, że on się nie spodziewał, że będzie tak długo sam, on raczej zakładał, że ktoś z nim pojedzie. No ale Mats Pedersen z nim nie pojechał. Spóźnił się z reakcją. Myślę, że wszyscy byli zaskoczeni takim, takim rozwojem wydarzeń. No i co? No i mamy tę największą średnią prędkość, rekordową średnią prędkość. Ta średnia prędkość rośnie z roku na rok. Ale to też jest ważne, że ta średnia prędkość oczywiście została uzyskana dzięki korzystnemu wiatrowi, dzięki temu, że drużyna Alpesino pracowała we wczesnej fazie wyścigu. Pracowała w środkowej fazie wyścigu, napędzali peleton. No na tyle napędzali, że właśnie do Arenbergu dojechała tylko około 30-osobowa 30 grupa. Ja to wszystko rozumiem, ale z drugiej strony ostatnie 60 km tę średnią prędkość podtrzymywał zawodnik jadący solo. Więc mamy naprawdę rzecz bez precedensu i oczywiście aerodynamika odgrywa kluczową rolę. Jest bardzo ważna. Ci zawodnicy faktycznie teraz y, można śmiało powiedzieć, że są podobnie aerodynamiczni co kilkanaście lat temu czy w latach 90. Zawodnicy jeżdżący na rowerach dojazdy na czas. Ja to wszystko rozumiem. To jest jednak wyścig, który ma 260 km, który miał najwięcej kilometrów prowadzonych po bruku, więc tych elementów trudnych jest naprawdę wiele, a mimo to właśnie mamy największą średnią prędkość, mamy atak, który bardzo, bardzo dynamiczny, który na dość krótkim odcinku tak naprawdę generuje minutę przewagi. Nikt nie jest w stanie tej przewagi zredukować. Rozumiem, że pościg się zbiera, pogon się zbiera, nie zbiera się skutecznie przez, skutecz, przez znakomitą taktykę Alpesinu, przez to, że jest Philipsen, którego nikt nie chce dociągać, przez to, że jest Wermysz, który w razie czego może kontrować, W związku z tym, tutaj są te różne interesy są wreszcie różne interesy są różne interesy poszczególnych grup, które miałyby gonić ja to wszystko rozumiem ale tak szybkie zdobycie tak dużej przewagi, które nie rośnie sobie gdzieś mozolnie, stopniowo, tylko jest naprawdę super mocny strzał to przypomina poniekąd ataki Winegora, kontuzjowanego w kraju Basków, notabene o tym będzie inny materiał. Pogaczara w górach można mówić. Hej, Ty niec, co ty opowiadasz, gdzie Winegor w górach, gdzie Wanderpull na Brukach, ale to jest podobny schemat, jeśli się nad tym zastanowicie. Ponieważ od dłuższego czasu obserwujemy ataki prowadzone z daleka, ataki, które opierają się na atomowym przyspieszeniu przez kilka, kilkanaście minut, w zależności od tego, jaki to jest teren, które powodują, że ten zawodnik dysponujący największą przewagą fizyczną nad resztą stawki buduje bardzo szybko bardzo dużą przewagę, a potem ją utrzymuje, lub w zależności od sytuacji taktycznej z tyłu nawet zwiększa. I to jest. Podobne, zbliżone, tożsame dla tych właśnie najmocniejszych kolarzy, którzy dominują, którzy dominują obecnie w stawce. Na Poel jest zawodnikiem, który zdominował sezon klasyków, co jest również ważne, i być może to jest klucz do, do sukcesu tych zawodników. Ale też Der Wanderpool ma bardzo niewiele dni startowych. On w zasadzie skupia się. Obecnie wyłącznie na tych najważniejszych celach i realizuje je z niemal stuprocentową skutecznością. No, na agendę dał się pokonać, ale bywa i tak. Natomiast no, Vanderpool jest super skuteczny. Można się zastanawiać, czy to jest szczyt jego kariery. Generalnie taki sezon jak ten w koszulce Mistrza Świata: wygranie Flandrii, wygranie paryż -Rubais. To w zasadzie jest szczyt kariery każdego kolarza. Wszystko, co będzie potem, będzie tylko jakimś tam dodatkiem. Oczywiście on może celować w śrubowanie rekordów wygrania Flandry, wygrania Paryż-Roubaix. Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy, ale tak naprawdę Matthew Vanderpool ma już absolutnie wszystko. Ma już absolutnie wszystko, i wszystko, co będzie, tak jak powiedziałem, to będzie tylko i wyłącznie bonus. Uff, no, Philipsen drugi po raz kolejny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak jak mówią, dostał Mediolan Sanremo. Wygrał Mediolan Sanremo przy pomocy Vanderpula. Vanderpool wygrał parę przy pomocy Philipsena. Philipsen no jest teraz super gorącym towarem na rynku. Hmm, drużyna. Alpesinu jest zbudowana znakomicie, wygląda na to, że przynajmniej z zewnątrz, że to wygląda dobrze. Pytanie, czy będą sobie w stanie finansowo pozwolić na dwie tak wielkie gwiazdy w jednej ekipie. I jeżeli Filipsen odejdzie z Alpesinu po tym sezonie, no to sytuacja Vanderpula taktyczna nieco się zmieni. Taka ciągła ewolucja, którą obserwujemy yy, patrząc na te. Rosnące do superpotęgi imperia typu INEOS, typu Quickstep, typu Jumbo Wizma, obecnie Wizma Lab, które z czasem no, zaczynają się rozpadać w ten czy w inny sposób i tracić swoją pozycję. To jest również ten element, który mnie w kolarstwie fascynuje, który śledzę uważnie. No i można śmiało powiedzieć, że drużyna Alpesind Konik teraz jest w tym swoim szczycie zobaczymy jak długo ten szczyt potrwa i kiedy on się zakończy z kolei w kobiecym kolarstwie no, od lat od lat dominatorem i na szczycie jest różna SD Works wydawało się, że kolarki ekipy Lidl Trek znalazły sposób na zawodniczki SD Works ale Lotte Kopeki pokonała Lotte Kopecki pokonała zawodniczki Treka Lotte Kopecki, która była aktywna przez praktycznie cały wyścig, która była aktywna na brukach, która atakowała naprawdę, jechała ten wyścig z pełnym jakby zaangażowaniem, z pełnym wsparciem swojej drużyny no i była super mocna. Ona decydowała, ona decydowała o przebiegu rywalizacji. W końcówce jednak znalazła się w niezbyt korzystnej dla siebie sytuacji, ponieważ zawodniczki Treka były były w czołówce dwie, to znaczy była Eliza Balzamo, która jest znakomitą sprinterką równą Lotte kopejki, a być może obecnie lepszą, no i była Ellen Van Dyke, która pracowała dla Balzamo, one grały na finisz z niewielkiej wyselekcjonowanej sześcioosobowej grupy i się przeliczyły, to znaczy Lotte Kopeki na finiszu pokonała Elize Balsamo, pokonała Marianne Wos, która była czwarta niezadowolona i Pfeiffer yy, Georgi z yy, DSM Post NL. Co jest istotne, no, Kopeki ścigała się na to, że Kopeki ma wiele medali, yy, Kopeki ma wiele medali na szosie i to takich medali w konkurencjach wytrzymałościowych w tych z, Sprinterskich z punktu widzenia nie torowego, w sensie nie w sprincie, ale w tych jakby imitujących czy odwzorowujących wyścigi szosowe, czyli w Medisonie, w Eliminatorze, w wyścigu punktowym. No i tutaj na tym velodromie Wrubek, który jest no nietypowym velodromem, bo jest betonowy, bandy nie są tak strome. Ona mimo wszystko to wykorzystała z ostatniej pozycji, wyprzedziła wszystkie wystawiła koło w samej końcówce, więc wykorzystała swoje doświadczenie torowe. Natomiast no, to nie, nie, nie wyglądało. Wyglądało to już prawie jak przegrany sprint. Ona faktycznie ten timing miała po tych kilku godzinach na wyścigu na szosie z brukami, więc ze zmęczeniem fizycznym i psychicznym ten timing miała zdecydowanie najlepszy no i to doświadczenie tutaj zdecydowanie, zdecydowanie zapunktowało, jeśli chodzi o te Kopecki, która no, jest y, również y, tak jak właśnie Wanderpool y, jedną w kolarstwie męskim te Kopecki jest y, jedną z tych największych, największych gwiazd y, kolarstwa kobiecego. Y, no i cóż tu jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć o w, w łzach rozczarowania, w łzach y, y, wzruszenia Moja e, Elisabeth Zamo no, niezadowolona początkowo, potem jednak przyjęła z satysfakcją, e, z satysfakcją miejsce na podium. E, tutaj Pfeiffer no, Georgie z DSM-u wzruszona, bo pokonanie Mariany Voss i trzecie miejsce w Paryżu, B, to dla niej jest wielka rzecz. I wyścig kobiet był fajny. Był fajny, dotrzymał no, na pewno większym napięciu znów po raz kolejny niż wyścig mężczyzn. Kolejny klasyk, gdy mamy coś takiego, gdy obserwujemy coś takiego, chociaż no, finish z peletonu, a tak bezprecedensowy atak z 60 km, jaki przeprowadził e, Vanderpool. Jednak e, tutaj w, tym razem tym razem o, no, wyścig mężczyzn był czymś większym, o ile na Flandrii. Wyżej stawiałem w kontekście sportowej rozrywki, wyścig pań, to tutaj chyba czoła przed Wanderpulem na Paryżu Roubaix. Dwie rzeczy jeszcze w przypadku Paryżu Roubaix to znaczy wyścigi młodych, wyścig juniorów zdominowany przez Słoweńców. Dwa pierwsze miejsca dla Słowenii. Pierwsze miejsce Jakob o, o, om, omrzel, omrzel, drugie miejsce razem Waliawec, trzeci dopiero Belg Axel Vanden Bryk. Potem dwóch Duńczyków. Na juniorów warto patrzeć no i warto patrzeć na te najważniejsze wyścigi juniorskie, czy też młodzieżowe, bo wiemy, że teraz coraz młodsi zawodnicy wchodzą do gry, w związku z tym dwóch młodych Słoweńców. Warto. Wartość śledzić w przypadku młodzieżowców. Tim Thorn Teutenberg, Niemiec z Lidl Track Future. Drugi Brytyjczyk, Robert Donaldson z Trinity Racing. A trzeci, Robin Owens Belk. Młody Wiggins, Ben Wiggins, debiutujący w tym wyścigu, nie ukończył zmagań. No, i moi drodzy, to by było na tyle. Paryż żółbę było świetne, było znakomite. Cieszę się, że nie zostało rozegrane w błotnych, trudnych warunkach. Wystarczy, że Flandria była Śliska, więc tego, tego dość. Myślę, że jedno super błotniste paryż per kolarskie pokolenie absolutnie wystarcza. No, a teraz trzeba szybko, szybko zmienić mindset. Już na górki, pagórki Ardeny, Limburgie i te klasyki. Takie no najbardziej kojarzone z wyścigami klasycznymi pod kątem charakterystyki zawodników, z mieszaniem w stawce sprinterów, klasykowców, zawodników specjalizujących się w grand tourach, żegnamy bruki, choć bruki jeszcze się pojawią na brapanskiej strzale choć oczywiście nie tak trudne jak we Flandrii czy na Parżubę ale już przechodzimy powoli znów do mierzenia watów na kilogram rekordów na podjazdach, choć stawka po kraju Basków wyścig w kraju Basków, poza tym, że jest sprawdzianem formy granturowców, często też przygotowuje przygotowuje do właśnie tych ardeńsko limburskich klasyków do Amstel, do Strzały Walońskiej, do Was, po basson no, Zebrał swoje żniwo, zatem zobaczymy, kto będzie tutaj rywalizował. Także moi drodzy, pięknie Wam dziękuję, kłaniam się nisko. Jeśli lubicie moje komentarze i analizy wyścigów, zachęcam do subskrypcji kanałów na YouTube, na platformach podcastowych oraz do podzielenia się moją skromną. Twórczością, czy też wypowiedziami, podzielenie się nią z waszymi kolarskimi i rowerowymi znajomymi. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.